Dzień dobry. Z tej strony wasz raper. Nie powiem czy ulubiony, bo nie wiem kto jest waszym ulubionym raperem. Może jest nim Korwin Mikke albo papież Franciszek albo Kermit Żaba. Wbiłem 1000 subów na YouTube. I zdecydowałem się z tego powodu zrobić szybkie Q&A, gdzie odpowiadam na wasze pytanka. Jestem bardzo szczęśliwy. Ogoliłem banie specjalnie z tej okazji i w związku z tym pierwsze pytanie od Franka. Co ile golisz banie? Teraz jak nie wychodzę z domu to co 2 tygodnie, ale jak wychodzę częściej z domu to co tydzień. OG Daro, placki czy gofry? Placki. Z mąki gryczanej, Health Gang. Wierzysz w jakąś formę niematerialnego świata, czy jesteś dobrym duszkiem racjonalizmu? A, właśnie chciałem powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest woda, której musisz dużo pić, jeżeli chcesz mieć piękne cycki. Więc powracając do tego pytania, czy jestem dobrym duszkiem racjonalizmu? Ale jeżeli jesteś dobrym duszkiem, to wierzysz w świat niematerialny, więc tak. Wierzę w świat niematerialny. Kasia Wąsek pyta, co chciałbym zjeść jutro. Nie wiem, to jest mój odwieczny problem. Ja nigdy nie wiem, co chcę jeść. Jakie rzeczy są najbardziej trapowe? Ja myślę, że słuchanie wywiadów z Makłowiczem podczas palenia metamfetaminy w opuszczonym budynku w Berlinie. Czy kupa powinna śmierdzieć? Pyta Piotr Łukowicz. Czym jest życie? Żyjesz z muzyki? Powoli. Powoli. Gdzie dostać Palo Santo? Polecam Frajdę na Brackiej. Sklep magiczny. Jakub Barcikowski pyta, co się stanie jak założę zamiast drzwi na balkon drzwi od kibla. Czy będę miał 36 metrów kwadratowych kibla, czy 0 metrów kwadratowych? Ja myślę, że Neil deGrasse Tyson powinien odpowiedzieć na to pytanie, nie czuję się kompetentny. Dziś byłem w parku i siedziałem na ławce i wymyśliłem pytanie, kiedy FL Studio? Kiedy FL Studio? Kiedy zrobisz filmik, gdzie robisz bity na FL Studio? Jak zrobicie zrzutkę i będę mógł kupić legalnie FL Studio, to będę robił tutoriale i backowe filmiki z FL Studio. Ale tak po prostu nie chce mi się go kupować, bo dlaczego robisz 2 edycje i 2 progi cenowe programu, który jedna wersja obsługuje audio, a druga wersja nie obsługuje audio? To tak jakby pójść do salonu i przeglądać katalog, gdzie na przykład możesz kupić samochód, który kurwa nie ma kół. No audio. Digital Audio Workstation. Czy jeżeli defekuję i jem jednocześnie, nie skończy mi się defekacja? Raczej tak. W sensie raczej się nie skończy. Czy zniszczyłeś, zepsułeś kiedyś jakiś sprzęt studyjny albo instrument? Zerwałem parę strun, ale to raczej się nie liczy jako zniszczenie instrumentu. Sprzęt studyjny i instrumenty to są jedne z najbardziej trwałych rzeczy, z jakimi kiedykolwiek miałem styczność. Ciekawostka, firma Shure kiedyś była mocno związana z militariami i robili bardzo wytrzymałe mikrofony i jakoś tak zostało, że na przykład Shure SM57 to jest model mikrofonu, który możesz zrzucić z 200 metrów na beton i się nie rozwali. Kiedy stream? Jakoś za 2 tygodnie. Kiedy Minecraft? Musiałbym się tego nauczyć, bo mi się nie chce. Mizantropia pyta, zrobisz mi loda? Sorbet. Mogę. Jak zaczęła się twoja przygoda z Gildią Bypass? Tak jak zaczyna się każda przygoda z Gildią Bypass, czyli byłem gdzieś na imprezie, jeden z członków Bypass był naćpany, to był akurat Kamil, pozdrawiam Kamil. Zaczęliśmy rozmawiać, Kamil stwierdził, że jestem oświecony i tak powstał Czokapik. Olaf pyta, myślałeś, żeby zostać księdzem? Jozatow pyta, ile czasu zajmujesz się muzyką? Pracujesz gdzieś w tym fachu, jak tak, to gdzie? Tak, pracuję tutaj w moim pokoju, gdzie jestem freelancerem i miksuję sobie traczki i produkuję sobie traczki. Ja zajmuję się muzyką od 13 roku życia, czyli to był 2007. Jebniesz salto z rampy na wyłączoną poduchę? Pyta Michał Grzebieliszewski.
Nie. Pozdrawiam kozę. ZMG 420 Dyta z Vimy Gibbona. Dobrze. Jutro. Czy Kanye West to dobry producent muzyczny? Zajebisty. W sensie serio, jakby rozgraniczając pojęcie beatmakera i producenta, musimy pamiętać o tym, że beat może zrobić każdy, natomiast produkcja opiera się na dyrygowaniu duszą artysty w taki sposób, żeby powstał cały koncept jego jako człowieka, jego jako bytu, który robi muzę. Myślę, że to, że dzięki temu powstają takie rzeczy jak Kid Cudi, jak Big Sean, Pusha, to myślę, że mówi samo za siebie, że no Kanye jest dojebany. Nie jestem jakimś psychofanem jego muzyki, ale the credit is due. Kanye jest kozakiem. Czy moc Dubsk ma wpływ na farmazon utworu? Pozdrawiam, pisze młody Radzix. Tak, ma. YGK mówi, jak masz 1000 subów, możesz teraz legalnie zarabiać pieniążki z YouTube'a. Pieniążki. Mhm. Tomek z Bypass pyta, rolety jakiej marki? Kubota. Jędker pyta, Salto. Czy robiłeś jakieś kolabo z projektami multimedialnymi, na przykład z animacją? Pyta chaotyczny patos. Do szkoły w DBS musiałem zrobić dwie animacje, znaczy audio pod dwie animacje i jaram się takimi rzeczami. Myślę, że powinienem robić więcej takich rzeczy. Ziomal Kuba z warszawskiej firmówki kiedyś mnie zaprosił do siebie, żeby się pobawić trochę mogiem, którego sobie zakupił, i robili właśnie audio pod film, i praca z audio pod wszelkie wizuale, to jest naprawdę zajebista robota i chciałbym robić więcej takich rzeczy. Czy wyprowadzasz swojego psa podczas kwarantanny? Nie mam psa. To nie pytanie, ale twoje nutki nakręcają mnóstwo w głowie pozytywnej energii, pisze Sztuk. Bardzo się cieszę. Zajebiście to słyszeć, stary. Właśnie po to robię muzykę, dziękuję. Zelmer Crew pyta, dlaczego samoloty nie są robione z tego samego materiału, co czarne skrzynki? Ja myślę, że z tym pytaniem trzeba się zgłosić do jakiegoś ministerstwa aeronautyki, bo gdyby samoloty były robione z tego samego, co czarne skrzynki, to Kaczyński by żył, Michael Jackson by żył, Bobby Szmerda nie poszedłby do więzienia. Po co kamikadze zakładali kask? Z tego samego powodu, dla którego samoloty nie są robione z tego samego materiału, co czarne skrzynki. Jak umieścisz kameleona w pokoju pełnym luster, to jaki będzie mieć kolor? Nie będzie mieć koloru, stanie się niematerialnym bytem, szachmat ateiści. W jakim stopniu łysina poprawia ci aerodynamikę? Bardzo. Bardzo, natomiast muszę przyznać, że zimą mi strasznie piździ. Kiedy będzie okazja znowu wyczochrać twoją łysą glacę? Możesz sobie tu przyjść, możemy się umówić na soczek i możesz sobie podotykać moją głowę, bardzo zapraszam. Czy ludzie mylą cię? Tak. Czy ludzie mylą cię z Grzegorzem Schetyną? Nie. Czy ludzie mylą ciebie z Jezusem? Nie. Ile z tych pytań zadałeś sobie sam i teraz wszyscy się zastanawiają, czy to też się zalicza? Każde. Jestem pojebany? Tak. Bogusław Plaza pyta, czy w latach 90. robiąc double corka miałeś na słuchawkach Wu-Tang? Nie, w latach 90. miałem na słuchawkach smurfne hity i wpierdalałem płatki z mlekiem. Maciej Partyka pyta, czy można walić ze stuleją? Odpowiedz, jak to jest. Tak, ale tylko lewą ręką, prawą nie działa. Dlaczego hip-hop? Pyta Maciej Styczeń. Bo hip-hop to życie. Hip-hop nauczył mnie żyć. Hip-hop nauczył mnie regeneracji układu hamulcowego, historii dwudziestolecia międzywojennego i wzorów skróconego mnożenia. Skąd ksywa Augustyn? Kiedyś jak skończyłem 18.
gdzieś do urzędu i tam mi dali taki czerwony papierek. Na tym czerwonym papierku było tak o napisane. Takie było. Augustyn. No i patrzę sobie na to Augustyn i sobie myślę, ty, fajna ksywa hip-hopowa, i tak zostałem raperem. Real talk. Sebastian pyta, kiedy kolab? Jutro. Krystian Starzec pyta, skąd ty się w ogóle wziomal wziąłeś? Obiło mi się o uszy, że jesteś inżynierem dźwięku OCB i jak i dlaczego? Mi się cały czas coś obija o uszy, właśnie dlatego jestem inżynierem dźwięku. Jaką metodą szczochrasz bobra? Pyta Krzysztof Andrzej Hołub. Tak jak mówiłem, lewą ręką, wtedy kiedy Allah nie patrzy. Maciej pyta, co cię inspiruje? Inspiruje mnie hip-hop. Inspiruje mnie życie, inspiruje mnie swag. W zasadzie to inspirują mnie, szczerze mówiąc, takie najbardziej nie hip-hopowe rzeczy. Mega inspiruje mnie natura. Bardzo inspirują mnie rzeczy związane z muzyką, które są kompletną odwrotnością hip-hopu, czyli na przykład rozkminianie teorii muzyki, akordów, progresji i tak dalej. I to, co mnie na maksa inspiruje, to jak dorwę się do jakiejś fajnej książki, która ingeruje w mój mindset, pozwala mi patrzeć na niektóre rzeczy z innej perspektywy. Jedną z takich książek jest na przykład The Road Less Traveled doktora Scott Peck. Generalnie czytając takie książki jak ta, mam mega dużo pomysłów na traki z merytorycznego punktu widzenia i zaczynam się w ogóle zastanawiać, dlaczego ludzie cały czas piszą, kurwa, o tym, że kiedyś nie mieli dup, a dzisiaj mają dupy, kiedyś nie mieli pieniędzy, a dzisiaj mają pieniądze, a kiedyś nie mieli swagu, a dzisiaj mają swag. Jest tyle zajebistych tematów do poruszenia, tyle wewnętrznych dyskusji, które można ze sobą przeprowadzić. Sam fakt, że można to ubrać w melodię, w harmonię, w rytm i sprawić, żeby dotarło to do kogoś w postaci medium, które korzysta z jakichś niewidzialnych fal dźwiękowych, odbijających się od ścian, podróżujących przez jakiś super skomplikowany mechanizm w naszych głowach, wywołujący emocje, wywołujące wspomnienia, uczucia i tak dalej, to samo w sobie jest zajebiście inspirujące. Ja myślę, jestem zdania, że bycie muzykiem jest ogromną odpowiedzialnością, bo po pierwsze ingerujesz w ludzkie emocje, po drugie przestudiuj sobie teorię harmonii, stary, jakby igrasz z magią. Muzyka to jest magia. To jest coś tak na maksa mało ziemskiego i bardzo kosmicznego. Także tak, to mnie inspiruje, to jest super. Jak wrzucisz następny film na YouTube, powiedz dziękuję ziomeczki za subiki, mówi Kuba Chowaniak. Dziękuję ziomeczki za subiki. Bartek Juszczak pisze, jak to zrobić, żeby mu zabrzmiała dobrze na YouTubie i streamingach. Niby wiem, na czym ta normalizacja głośności polega, ale rozpierdala mnie, że robiąc mix master jak na moje amatorskie możliwości, który brzmi po prostu dobrze, na przykład na SoundCloudzie, który nie ingeruje w głośność ścieżek, na YouTube kawałek często jest cichy jak cholera, co psuje wrażenie ze słuchania. Jest parę rzeczy związanych z głośnością i mnie to akurat wkurwia, że SoundCloud nie ma normalizacji, bo ja nienawidzę tego ja właśnie nie lubię tego kompromisu na zasadzie albo dynamic range, albo mega głośno. YouTube i większość streamingów ma poziom normalizacji na minus 14 loudness units full scale, a na przykład raz ściągnąłem sobie SoundClouda MP3 jakiegoś kawałka Trippy Reda i ten kawałek był na integrated poziomie minus 3. Jeżeli to jest fajne, że słuchasz sobie traczku, który jest, wiesz, cichy, a potem w playliście wjeżdża ci następny, który ci rozpierdala uszy. Nie, to nie jest fajne. Ja uważam, że normalizacja właśnie jest super i w ogóle bardzo ogranicza loudness wars. I nie, no jebać loudness wars. Może inaczej, na pytanie, jak zrobić dobry mix, odpowiem, zrobić 40 chujowych. To jest najlepsza droga. Michał Makowski pyta, ostatecznie będę mógł ja ciebie pochować na polanie, żeby wyrosła na tobie jabłoń? Tak, zapraszam. A na pewno dołożę do tego dużych starań, żeby nie zostać pochowany na cmentarzu jak reszta ludzi, tylko tak jak napisałem w tym traku, zostać pochowany w ziemi, gdzieś tam.
w jakichś górach albo coś takiego, bo nie widzi mi się to, nie widzi mi się wydawanie pieniążków na... Okej, nie, nigdy nie chciałem być księdzem, shut the fuck up. Michał Perła pyta, czy wrzucisz filmik z walenia? Nie widziałem jeszcze żadnego walenia, ale jak spotkam jakiegoś, to wrzucę z nim filmik. Kiedy wbijasz na Bypass Podcast? To jest w planach. To jest w planach, myślę, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni się to stanie. Kacper Zelmer, 1000 sub był mój. Tak. Chciałem bardzo podziękować Kacprowi Zelmerowi za 1000 suba. Chciałem bardzo podziękować Deepak Chopra, Russellowi Simmonsowi, Rickowi Rubinie za to, że byli ze mną zawsze, i Jezusowi za to, że był ze mną zawsze, i ja wiedziałem, że mi się uda i mi się wreszcie udało, i to jest moje Q&A z okazji 1000 subskrybentów. Swag.